Cześć wszystkim, tu Bezimienny. Wracamy do gry Sacred. Co nam pozostaje? Tak jak mówiłem, ruszamy na te całe smoki, które tutaj są. I zwiedzamy teren elficki. Jak mi to wyjdzie, no zobaczymy. Mam dziwne przeżycie, że czeka mnie tu znowu bardzo duża ilość tych elfów. To jest dosyć irytujące, ze względu na to, że działają w grupach. Mam przecież, że mogę stracić więcej mikstury leczniczych tutaj idąc do tych smoków niż kurczę walcząc z tymi smokami. Te smoki są aż gdzieś tam. Wydaje mi się, że widziałem tu bardzo dziwne stworzenie. A, bezgłowy trup. Dobra, nie było tematu. Musiałem nie dobić tego potwora po prostu przy poprzedniej okazji. Tam nie wchodzę za dużo tych elfów. A tu mamy smoka i ten smok zdaje się wyszedł mi tak na przeciw. Bo drugi z tych smoków, z tego co pamiętam, był dalej. You'll soon be lying in the dirt. Ten chyba też mnie nie będzie bił. Nie będzie mnie nie tyle bił, co atakował ogniem. To mi się bardzo podoba. No i też jak widzę nie ma wysokiego poziomu, bo tylko 27, czyli mój albo poziom niższy ode mnie. Czyli na tym smoku nie było skalowania. Choć i tak atak, walka będzie swoje trwała. Pytanie tylko, czy z tego smoka wyskoczy coś, co będzie warte tego, licząc z punktów doświadczenia. Zaraz użyję mikstury, że tak powiem, mentora. O właśnie. Dobra, pozostaje mi zapisać. I prowadzimy jeszcze jeden zapis. I walczymy z drugim smokiem. Z tego co widzę, w momencie, gdy jesteśmy bardzo blisko tego smoka, to on po prostu nie zionie ogniem. Przynajmniej już tak kolejny smok się zachowuje, nie licząc pierwszego, z którym miałem problemy, ale... Cóż, może po prostu wtedy trochę inaczej to działało. Nie wiem. W każdym razie najbardziej ciekawi mnie, czy uda mi się pokonać tego smoka, wciąż mając tą miksturę mentora, którą mam na sobie. Miło by było, bo bym stracił tylko jedną.
Ja nie wiem, czy ona będzie aż tyle trwała. Nie będzie trwała, muszę użyć kolejnej. Akurat, że tak powiem, na to, żeby zabić tego smoka. No dobra. Czy jest coś dla nas w tym smoku? Hełm. Zostaję przy hełmie, który miałem. Tarcza mnie nie interesuje, buty. Plus jeden do wszystkich umiejętności, tu mamy respekt plus jeden. No, też mnie nie interesuje. Tarcza odpada. Plus jeden do wszystkich umiejętności, no też odpada. Hełm. Zbroja plus 1, prędkość plus 13, charyzma, ciężki skok plus 2. Też niestety nie jest to nic, co by mnie zainteresowało. Tu mam amulet, który daje mi bardzo dużo obrony. Też to nie jest coś, co... No cóż, nie licząc tych... punktów doświadczenia, które zdobyliśmy, no to te smoki nie były jakieś takie dla mnie, że tak powiem, szczodre, bo nic nie było w nich takiego, co mi się aż bardzo przydało. Już praktycznie cały poziom doświadczenia za dwa smoki to jednak sporo. Mam przecież, że tutaj w momencie, gdy pokonam tych elfów, będę mógł zająć, mieć kolejny poziom. Tu znalazłem jakieś zadanie, jakąś elfkę. Zobaczymy, co to będzie. Co to za posąg? Jakiś bonus doświadczenia. Hej, Wendorf, czy mogę medytować sobie pod posągiem? Aha, musimy odstawić ją do poziomu, do tego. Odstawić ją do obozu. No, kawałek drogi jest. Na szczęście tutaj już chyba wszystko zwiedziliśmy tak, jak powinniśmy wcześniej. Jeszcze zobaczymy. No, plus jest taki, że ona ucieka od wszystkiego. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego mnie nie czeka. Oprócz masy elfów. Nie, same elfy. No to odstawiamy ją do obozu i potem zwiedzimy tutaj, ten teren. No, eliksirów jeszcze zostało nam bardzo dużo. Jest w takim razie bardzo ładnie. Jesteśmy w stanie, myślę, ten obszar oczyścić bez większych problemów. Więc no, pozostaje mi powolna podróż i przede wszystkim, póki ją eskortuje, unikanie nadmiaru elfów. Tari Telemaite. Ciekawe nazwisko. Już jesteśmy pod obozem. Bardzo przyjemna podróż, bardzo krótka przede wszystkim, bo chyba dopóki nie opuszczę bardziej tego obszaru, no to elfy się nie będą regenerowały. Dziękuję. Dobra. To wsiadamy na konia, żeby było trochę szybciej. I ruszamy zobaczyć, czy co mnie czeka w tamtym miejscu.
Aha, okej. Czerwy to tak naprawdę bardzo duża ilość doświadczenia i duża ilość zużytych eliksirów życia. Gdzie ja jestem? Aha, tu jest jakaś brama, ciekawie. Elfy mają tylko 30 poziom, więc to tak nie jest aż tak źle dla mnie. Tu występują w trochę mniejszych grupach. No dobra, cofam to. Występują w normalnych dla siebie grupach. Po prostu może jest mniej tych grup. O, tutaj aż 32 poziomowy elf. Możecie coś z niego wypadnie takiego fajnego. Nic ciekawego. Aha, tutaj zrobiliśmy taką rundkę dookoła. Okej. To zwiedzimy teraz tutaj co jest. Zwiedzimy, czyli wybijemy kolejną grupę elfów. Dobra, co bierzemy? No wezmę jeszcze nadal władanie bronią. No nie, wezmę w tej chwili mężczyznę. Siłę i zobaczmy, czy ja tutaj coś fajnego. Jakiś sztylet, doświadczenie za wrogów. O, ponownie chyba ten miecz. Wypadł mi drugi raz. Trochę uporządkuję. Dobra. Ok. Wbiliśmy kolejny poziom. Jest bardzo przyjemnie dla mnie. Myślę, że teraz walka z tymi elfami będzie już troszeczkę łatwiejsza. Z tego co widzę, zaczynają przede mną powoli też uciekać. Nie
nic ciekawego tutaj nie było. Ciekawi mnie, ile jeszcze tutaj poziomów bije, jaką część tego poziomu wbije tutaj na tych elfach, bo te grupy dają naprawdę sporo doświadczenia. Ciekawi mnie, dokąd mnie tutaj zaprowadzi, czy tutaj coś jest. Widzę tylko pojedyncze elfy. No i trochę niedźwiedzi. Z którym mam kłopot, by je zabić, bo moja postać nie trafia w nie. Tu kolejna grupa elfów. Okej. I zmierzamy tutaj do góry, do tego kowala, który mnie interesował tak bardzo. Ciekawi mnie, czy tam jest tylko sam kowal, czy może jakaś chociaż malutka wioska, cokolwiek z jakimś zadaniem. Naprawdę jest dużo tutaj tych elfów. Nie dziwię się, że te leśne elfy miały z nimi problemy. Tu mam, widzę, kilku słabszych elfów i jednego znacznie potężniejszego. Czy coś ciekawego tu będzie? No nie wiem. Wiem tylko tyle, że prawie mnie zabili. Czy coś ciekawego? Nie. Tu widzę jeszcze jakiś ciekawy elf jest. Ale też nic ciekawego, jeżeli chodzi o przedmioty. Dobra, zmierzamy do tego kowala. W sumie tak wbiłem już 1/4 poziomu. Więc nie jest tak najgorzej. O! Orkowy obóz?
Komisja na orki. Orki uciekły z pustyni. Pustynia za gorąca. Orki są mimo tylko dwóch wojowników. Orki nie chcieć kłopotu. Akceptujemy. Ha! Tego bym się tu nie spodziewał spotkać. Mają tu jakieś zadanie dla mnie? Okej. Okay. Ha! Nie spodziewałem się orkowego obozu tutaj. W żadnym wypadku. Ale liczyłem chociaż na jakieś zadanie tu. Ale okej, okay, mam przywódcę. Zastanawiam się, czy jakbym ich nie zaatakował, to czy bym tutaj nie walczył z całym tym obozem i tam w środku nie znalazłbym uwięzionych elfów. Ale okej, okay. To zwiedzimy teraz, co tutaj mamy. Czy tutaj coś mamy? Zobaczymy. Jest kilka elfów jeszcze, lodowych. Spodziewam się prędzej obozu tych lodowych elfów z takimi, z którymi mógłbym porozmawiać, niż orków. Ale okej. Okay. I kolejna grupa za nami. Kolejny jakiś posąg. Zobaczmy, co tutaj jest. Kolejny też z doświadczeniem. Ja zdaniem życie teraz nie będę trafiał w ogóle na przeciwników. Już na pewno nie na takie grupy elfów, na jakie bym chciał. Tu widzę nadmiar, że tak powiem, niedźwiedzi. No i mamy trochę elfów. No i już straciłem błogosławieństwo, niestety. Co nie zmienia faktu, że nadal będę tłukł tych elfów. No i dobra, tak naprawdę zwiedziłem ten obszar. Good.
Kolejna grupa elfów. No. Normalnego wojownika by one już dawno pobiły, że tak powiem, bo dostać tyle razy w odmieczy, no to... Ale to nie o to chodzi w takiej rozgrywce, to nie jest... Oddaj realizmu, no żadnego nie ma. Dobra. Siadam na konia. I pędzimy. Po prostu popędzę tak przez obszar, zobaczyć, czy coś ciekawego jest. Jeżeli znajdę coś ciekawego, no to się zatrzymam i siądę z tego konia. Jak nie znajdę nic ciekawego, no to po prostu wracając wybiję tłumy po prostu tych elfów, by wbić poziom. Największą zaletą jest to, że one nie mogą mnie uwięzić, nie mają nic takiego do uwięzienia. Czy tutaj coś będzie? Ciężko mi powiedzieć. Jestem po drugiej stronie rzeki. W miejscu, w którym nic nie ma. Gdzie po prostu gonią mnie elfy. Nie, że tak powiem, zatrzymam je na brodzie, tak żebym mógł wykorzystać teren i walczyć z nimi. Coś na zielono, to znaczy chyba jeszcze lepsze, że tak powiem, przedmioty zaczynają mi się trafiać. Dobra, w związku z tym, że tutaj nie widzę naprawdę nic, co by było takiego ciekawego, ruszam po prostu już na pieszo. No dobra. Są przejścia, to raczej znaczy, że tutaj coś powinno być. Tu jest za... walone wejście do tej twierdzy. Ale w niej nic nie ma. Może kiedyś tutaj będzie trzeba się udać, ciężko mi powiedzieć. Albo ewentualnie niedokończony pomysł. Kto wie? O, a tutaj elfy... takie bardzo niskopoziomowe przez chwilę się trafiły, aż mnie to zaskoczyło. Czemu i skąd one w ogóle? Tak sobie myślę, że jeszcze kilka grupek elfów i będę miał poziom. I o to chyba tutaj chodzi mi najbardziej. A więc dobrze. Obszar zwiedziłem. Nie ma tutaj nic wartego uwagi. Wybiję tylko tych elfów. Tutaj jeszcze tak, no nie do końca. Mimo, że górna mapa mi pokazuje, że byłem wszędzie, to jednak są obszary, których nie zwiedziłem.
ale nie widzę, żeby tu już było coś więcej, co by w jakikolwiek sposób było warte z odkrycia. Muszę jedynie pozbyć się tych elfów, tej grupki. Niedźwiedzie. I dobra, tutaj zaczęliśmy odcinek i w tym miejscu kończymy. No, odwiedziłem tutaj, zwiedziłem co chciałem, pokonałem, smoki zostały już pokonane, więc nie trzyma mnie tutaj już w ogóle nic. Co będzie moim następnym celem? Następnym celem będzie powrót jak najszybciej tu. Stąd teleportacja w to miejsce. Ewentualnie chyba nie widzę sensu. Nie. Nie ma znaczenia, jak tu przejdę, bo i czy stąd dotarcie tu jest takie same, więc później będziemy zwiedzali tutaj obszar. No i przede wszystkim tu jest kolejny teleport, który mnie interesuje. Dobra. Dzięki za uwagę. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam wszystkich.